Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry, gdzie przejrzymy sobie Hot Rody. Jednego Hot Roda, bo na drugiego mnie nie stać. Wiesz, ile ten najdroższy Hot Rod kosztuje? 225 chyba. Tysiaków. I wygląda tak. Wow. Wow. Muszę na niego koniecznie zarobić. A, no a ten tańszy kosztuje i wygląda w sumie jak skrzynka jakaś, nie wiem, na jabłka. Wygląda o tak. Nie? A to jest moja inwencja twórcza i to jest to, co z niego zrobiłem. Więc masz wgląd. Oceń. Można oczywiście zmienić sobie malowanie. Pokażę Ci po kolei, co tu można zmienić. Można zmienić sobie grillki. Myk, takie można dodać. A właśnie, grillka w sumie nie zmieniałem w tym aucie, jakoś zapomniałem. Nie wiem, jaki tu dać. Doki, okej. Okay. Można zmienić sobie przednie reflektory. Myk. Nie ma tu za wiele opcji. Prawdę mówiąc, jestem troszeczkę zdziwiony, że tak mało, ale czemu? O, okej, okay. Usuń, jest. Przednie koła, no tutaj można było sobie zmienić koła. To też jest ciekawe, bo Można zmienić sobie felgi i zobacz, teraz one są takie wąskie, można dać takie szerokie też. I z tyłu tak samo, można było sobie samochód obniżyć, można go podwyższyć. No i tutaj fajnie wygląda to zawieszenie, bo ono rzeczywiście się obniża, to nie jest jakoś tak zrobione na pałę, że to tam się niczego nie trzyma. To zawieszenie rzeczywiście jest tam jakoś połączone wahaczami ze sobą i to jest miłe, że to tam funkcjonuje, że tylko samochód się obniża, tak? Nie można rozstawić już szerzej kół. Zdziwiony? Ja nie. Można jeszcze pochylić koła z przodu, ale myślę, że na prosto będą wyglądały fajniej. No, w ogóle wygląda to dosyć fajnie. Ja ogólnie nie jestem wielkim fanem Hot Rodów. One nigdy jakoś nie pokazywały się w tych NFS-ach i to jest coś nowego, jeśli chodzi o NFS-y. Tak, możemy sobie tutaj zainstalować różne wydechy. I te wydechy chyba można zainstalować sobie inne. Ja to sprawdzę teraz, bo ja sobie zainstalowałem taki. Najpierw zainstalowałem sobie taką maskę, bo mi się podobała. A później dopiero sobie wpierniczyłem ten wydech. I myślę, że jeśli zmienię sobie maskę na taką, jaka jest tutaj, ten dyfuzor to też okropnie to wygląda. Moment. Usuń modyfikację. Ej, what the fuck, nie? Shit. No dobra, nieważne. To jeszcze raz, maska. No już mam te części kupione. A przy okazji zobaczysz, jakie są tu rzeczy. Koła, dobrze, że koła się zmieniły, bo przy tym najwięcej roboty jest. No ale wydech. No i tak. Nowo. Co to jest? Oho. No to właśnie. Ja sobie wcześniej miałem to. To fajnie wygląda. Ale myślę, że coś, co będzie wybuchać z... O, nie wiem, co wybrać. No to wszystkie to są fajne rzeczy. Coś zupełnie nowego, jeśli chodzi o tuning w NFS-ach, tak? Wcześniej czegoś takiego nie było. Oczywiście były różne modyfikacje, na przykład w Need for Speed Carbon, gdzie mogliśmy sobie rzeźbić karoserię. No ale wow, to wygląda fajnie. Nie ma tych opcji dużo, ale można sobie dosyć ciekawie spersonalizować tego Hot Roda, co wygląda fajnie. Dajmy sobie to. No i ciekawe, jak teraz zmienię sobie maskę. Nie mogę każdej maski wpakować, to jest jasne, ona musi być tutaj ten. Ale jest jeszcze opcja z takimi pasami, bez pasów podoba mi się mocniej. A szyby, a jeszcze inne coś, możemy sobie zrobić z tego na przykład takiego karawana, wagona jak to woli. Możemy zrobić sobie z tego nawet pick-upa jak ktoś chce, z niższym lub wyższym dachem, jak kto woli, dowolność. Moim zdaniem, no nie wiem, wcześniej miałem sobie kupejkę, o taką z niższym dachem, a teraz bym sobie zrobił wagona. A co? Mamy sobie wagona i opony jest, to jest, to jest. Jezus, jak to wygląda? A moment, są teraz te światła. Klapy bagażnika nie można teraz zmienić. Ojej, nie do końca mi się podoba taki kurde karawan. Zobaczyłbym pick-upa jednak. Nie mam środków. Shit.
No dobra, zostanę przy kupejce. Kupejka wygląda najfajniej. Damy sobie czarnuszki, szyby. No i dobra. A, no i jeszcze można sobie zmienić malowanie. No, zainstalowałem sobie tutaj jakieś części tuningowe do tego. Do tego auta. No ale jeszcze nie wszystkie. Nie można tutaj zainstalować turbosprężarki. Za chwilę sobie też przejrzymy dragi. Jest... zaraz ci pokażę, jak to tutaj wygląda. Przejrzę sobie te malowania. Jest sobie takie coś. To jest też ciekawe z tymi hot rodami, bo one prowadzą się zupełnie inaczej niż te wszystkie samochody w tej grze, jak do tej pory. Wow, takie coś sobie mam. No i wygląda to fajnie. Wcześniej miałem inne malowanie, ale to wygląda naprawdę bajecznie. No i tak, możemy sobie przesłać jakieś samochody do magazynu. Mamy teraz 5 dodatkowych miejsc. Możemy sobie zamienić za jakiś inny samochód. Ja tu w magazynie mam aktualnie korwetkę i lancerka. Tam możemy jeszcze wysłać sobie na przykład ten samochód. No i mamy dodatkowe miejsca do wykorzystania. To jest fajne, no bo kurde, ja sobie specjalnie sprzedałem samochód, żeby kupić sobie Hot Roda, żeby zrobić miejsce na Hot Roda, a tu pyk, patrzę nagle 5 dodatkowych miejsc. Trochę się wkurzyłem, bo Lotus Exige to był naprawdę fajny samochód, a musiałem go sprzedać, czy musiałem, nie musiałem go sprzedać, tylko sprzedałem, bo myślałem, że nie będzie miejsc, a tu nagle dodają 5 miejsc. Ale fajnie, że dodali więcej tych miejsc, bo naprawdę chcę mieć kilka jeszcze dodatkowych samochodów w garażu, nie chciałbym kupować ich bez przerwy. No i to jest wygodne, no było kilka samochodów, które naprawdę chciałem mieć, na przykład Nissan Skyline R34. Był świetny, no i sprzedałem go, ale wygram go prawdopodobnie jak pokonam Ediego. Chcę tu zwrócić uwagę na jedną rzecz, to jest chyba bug. Nie, wydawało mi się, ale fajnie świeci się chromowane... fajnie świecą się chromowane elementy. Z tyłu jedzie za mną Ferrari F40. Nie, sorry, to jest Honda NSX. Koleżko, chcesz się ścigać? Chcesz się ścigać ze mną? Hej? No to dawaj, koleżko, ścigać się ze mną. Sprinta jedziemy. Co ty na to, koleżko? Woo, jedziemy, tylko gdzie? A, tu, okej. To mi się pokazało z opóźnieniem. Nie mam tutaj nitra, ale co mogę powiedzieć o tym Hot Rodzie? Skręca niesamowicie. Ja mam go zrobionego całkowicie na grip. Jest zajebiście przyczepny i jednocześnie ma zajebisty kąt skrętu. No to jest niesamowite, co ten samochód robi. No, aż to jest dziwne. Ja nie wiem, wypowiedz się na temat tego auta, jeśli masz ogólnie jakąś wiedzę na temat Hot Rodów. Czy rzeczywiście te samochody powinny tak skręcać zajebiście, ale w tym NFS-ie to jest aż przesadzone. Ja naprawdę nie mam tutaj nitra, nie mam tutaj jakichś zajebistych części, nie można tutaj turbosprężarki zainstalować, w ogóle. Nie ma takiej opcji. Ale opcji tuningowych jeszcze nie mam na maksa, nie mam chyba stabilizatorów, ręcznego, hydraulicznego, paru jeszcze rzeczy na poprawę osiągów ogólnie. A i tak zobaczcie, że to jest gracz. Ja tą Honda NSX zostawiam z tyłu. Nie wiem, czy ona jest zrobiona na drift, czy na co. Czy to jest dobry gracz, czy też nie. Ale mogę, żeby ci uzmysłowić, jak ten samochód jest dobry na wyścigi. Mogę pojechać sobie zaraz jakiś wyścig, gdzie naprawdę będę się ścigał z super samochodami. I ja jestem w stanie wygrać ten wyścig bez żadnego problemu na dość słabym tuningu, jaki mam teraz. Także to daje do myślenia. Wiesz co, ja jestem bardzo ciekawy tej wersji PC-towej, która pojawi się 17 marca. 60 FPS-ów. To naprawdę powinno polepszyć wrażenia z tej rozgrywki. Tylko może będę musiał sobie kupić nową kartę graficzną, bo moja nie uciągnie na pewno tego, co tu się w tym NFS-ie będzie działo. Nowe zawartości zostają dodane do gry, te Hot Rody, no i za chwilę pojedziemy sobie wyścig drag, który mam nadzieję ci się spodoba. To jest ciekawa sprawa też i te wyścigi drag bardzo mi się spodobały. Natomiast co największą uwagę zwrócił na mnie ten Hot Rod. Niestety mamy tylko dwa pojazdy w tej aktualizacji nowe, dwa Hot Rody. Moim zdaniem dużo za mało. Powinny być co na... no nie, no więcej powinno być. 4, 3, nie chcę tutaj tak liczyć, mówić ile dokładnie, ale dwa samochody
taka duża aktualizacja, dosyć spora. No, to nie chodzi o gigabajty, no ale tak zapowiadana i w ogóle tak nam smaku narobili, a to tylko dwa samochody. Dwa samochody! Jakoś nie mogę tego przecierpieć. Tutaj mamy jakąś ukrytą część, dlatego sobie jadę ją odkryć. No, to pojedziemy sobie te dragi. Dragi są na mapce oznaczone takimi dwiema flagami. O, na przykład tutaj jest sobie wyścig drag. One są słabo płatne, mam nadzieję, że później odblokują się jakieś lepsze. Są różne wyścigi drag i można na nich używać nitra i one przebiegają w bardzo ciekawy sposób, dlatego mam ochotę ci je zaprezentować. Mam nadzieję, że to ci się spodoba, bo naprawdę są mega, bardzo mi się podobają, spodobały mi się. Możemy sobie zmieniać biegi, gałka do góry, gałka w dół. W którymś NFS-ie też tak było, nie pamiętam w którym, chyba we wszystkich. Start! No i git. I tak, podjeżdżamy sobie do tej strefy tutu. Palimy kapcia. Musimy odpowiednio rozgrzać te oponki. I przegrzałem. Nie wiem, kiedy są odpowiednio rozgrzane, a kiedy nie. Nie mogę już grzać, już się nie da. Trochę niefajnie. Dobra, teraz muszę w idealny moment trafić. Naprawdę to wymaga troszeczkę wprawy. Nie wiem, kiedy ja mam tutaj dobrze biegi zmieniać. Nie ma jakby takiej zielonej strefy teraz na tym obrotomierzu. Dziwne to jest naprawdę. Ale pokazane jest ile... Jaki mamy bieg? Który mamy bieg? W moim Hot Rodzie jest 7 biegów. Naprawdę. 7 biegów w Hot Rodzie. Gdzie ja słyszałem, że w Hot Rodach są, nie wiem, po 3, po 4 biegi max. Bo... Te silniki, które są montowane, są silniki jakieś tam V8, wielkie te silniki, w ogóle jakieś ogromne, wielkie pojemności, no to one mają duży moment obrotowy i dlatego niepotrzebne jest tak aż dużo biegów. Tak myślę, no ale mówię, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, w dziedzinie hot rodów i nie zagłębiałem się za bardzo w ten temat, także nie chcę tutaj wprowadzić ciebie w błąd jakiś czy coś. Mówię tak tylko moimi wrażeniami, jak to wygląda, a samochód skręca nieziemsko, ma bardzo twarde zawieszenie. Zobacz, że potrafi mnie wybić na głupim krawężniku gdzieś w kosmos. Ot tak o. Także trzeba na to uważać podczas wyścigów. I za chwilę pojedziemy sobie w góry, gdzie na naprawdę dość ostrych zakrętach będę sobie tym Hot Rodem radził bardzo dobrze. Pomimo niezainstalowanych jeszcze dość dobrych części na prowadzenie, to ten samochód i tak daje radę. To jest bardzo ciekawe. Tak, zobaczymy jeszcze, jak ten samochodzik wygląda sobie w jeździe dowolnej w trybie. O, zrobimy sobie z policjantem zdjęcie. Ach, już myślałem, że do mnie jedzie. Skurczysyn. Myku myk. Tak sobie wygląda. Możemy sobie zrobić zdjątko przy stacji paliw. Chciałem z policjantem, no ale spieprzył. Ekspozycję podkręcimy. Abreacji nie chcemy. O, głębia ostrości. To zawsze fajnie działa. Dysorcja to nie chcemy, to brzydko wygląda. Trochę można winietować. Ziarno, efekt deszczu możemy wywalić. Uszkodzenia wyłączymy. Flary są fajne. O! To tego to było wcześniej? Było chyba, no. Jak te koła wyglądają? Ale zobaczcie, że... wszystko się tam skręca. Także to nie jest tak na sztywno, głupio zrobione. No jest dosyć dopracowane są te hot rody. To bardzo dobrze. No, tam mamy chyba jakiś stabilizator. Ładnie to wygląda. Ale skręcone koła w tym hot rodzie nie wyglądają ładnie. Okej, myk. Mamy sobie coś takiego. No i robimy zdjątko. Mamy sobie coś takiego. Fajnie. Zrobiliśmy zdjęcie z hot rodem.
I no co, pokażę ci jeszcze, jak wyglądają właśnie te nieszczęsne wyścigi, a wygrywa się bardzo łatwo. Nie chcę jechać jakiegoś super długiego sprintu ani wyścigu. Tutaj widzę, że jacyś gracze się ze sobą ścigają. Próba driftu. No, a właśnie, nie powiedziałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. W ogóle tym samochodem nie da się driftować. A przynajmniej na tych częściach, które ja teraz mam, jest bardzo ciężko. Także nie polecam. Zastanawia mnie ten obszar tutaj. Wydaje mi się, że coś tutaj będzie później. Ale nie jestem pewny. To jest tutaj podejrzane. I ten obszar tu na górze też. Mamy jakieś autostrady, jakieś coś. Ja myślę, że ta gra jeszcze sporo się rozwinie. No, ale to zobaczymy. Weźmy sobie... No, tu mamy sprint za 8000. Kasa się przyda. Jak najbardziej. Mam jej mało, a trzeba kupić jeszcze tego hot roda najszybszego. 800 koni mechanicznych standardowo pod maską. To jest konkret. Zastanawiam się, czy... O, takie listki opadają sobie jak w Need for Speed Most Wanted 2005. Zastanawiam się, czy ten ostatni hot rod w ogóle będzie miał możliwość tuningowania od strony osiągów, bo tutaj właśnie w tym hot rodzie nie wszystko można było sobie tuningować. Ale zobaczymy to jeszcze kiedyś. Następny odcinek będę chciał właśnie sobie poświęcić całkowicie na zdobywanie kasy na tuning czy na nowy samochód. Po to, aby właśnie go sobie zdobyć i stuningować. Dlatego będziemy na pewno ścigać się online. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem strasznie, jak wspomniałem, ciekawy wersji PC-towej, czy wszystkie te bolączki, które, na których ja mówiłem, jeśli chodzi o wyświetlanie grafiki na konsolach, zostaną poprawione. Ta gra wygląda nieźle na konsolach, naprawdę nieźle. Ona zwalnia, ona nie tylko na moim Xboxie, który jest słabszy od PS4, ta gra zwalnia. Nawet po tych patchach, jak się dużo dzieje na, no tutaj w grze, no to jest problem. I trzeba mieć to na uwadze, że naprawdę będzie miała duże wymagania na PC-ty, skoro jeszcze lepiej będzie na te PC-ty wyglądała niż tutaj. Ma niebo lepiej wyglądać. 4K, no ja nie wiem, ja nie mam monitora 4K, ani nie zamierzam takiego kupować, bo uważam, że jest mi niepotrzebny, jak na razie. Ale, no co mogę powiedzieć, no wymagania kosmiczne będą, tyle mogę powiedzieć. Na pewno kartę graficzną będzie trzeba zmienić. I kurde, to już w tym miesiącu, shit, ale wydatki. No, muszę tutaj szerzej brać się zakręty. Jak się szerzej bierze, to naprawdę ten hot rod potrafi pokazać pazury i robi robotę. Dlatego następny zakręt trzeba ładnie sobie wziąć. On jest teraz całkowicie ustawiony na grip. Większość tych samochodów, jeśli bym ustawił tak jak ten samochód, to by praktycznie w ogóle nie skręcała. Naprawdę, tak jest. A ten hot rod naprawdę jeszcze tutaj robi robotę. Też i tak jest ciężko. No ale myślę, że dam radę jakoś. Ile tu checkpointów? 27, a ja mam 14. Dobra, no to trzeba sprężyć się, ścisnąć poślady i grzać gaz do dechy, jazda. To są same najlepsze samochody. Fuck, no co jest? To są same najlepsze samochody w tym NFS-ie. Wcale nie jadą jakoś szybko, ale uwierzcie mi, ja też nie mam jakiegoś super tuningu w tym moim hot rodzie. I powinienem sobie mimo wszystko z nimi dać radę. Tylko muszę się bardziej skupić. O. Dobra, 17 na 27. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. No, odpowiednia prędkość, puszczam gaz i zakręt zrobiony perfekcyjnie. Już mamy czwartą pozycję. Tu trzeba też duży łuk, bo będzie ostry zakręcior. No niestety... Moi przeciwnicy mają lepsze przyspieszenie w tych samochodzikach, bo mają pewnie lepsze części tuningowe, ale też nie, jakoś nie są super szybkie. Wystarczy się za nimi. No szkuźwa! Dlaczego zawsze takie rzeczy mi się trafiają? I będę teraz ostatni. Ech. Nie no, siódmy. Z przeciwka jechał. Nie powiem kto jeden. Nie wiem, brzydko powiedzieć, ale nie powiem. Okej. Okay. Ojej, mogę to spalić, ale jeszcze się nie poddaję. Naprawdę, to jest chyba jeden z najlepszych samochodów, które opanowuje... Prowadzi się, nie wiem, jak jakiegoś go-karta. W porównaniu do tych samochodów, które tutaj są w tym NFS-ie. Wszystkie cię, nie wiem, prowadzą cię tak strasznie ociężale w porównaniu do tego. No on... Kurde, to jest niemożliwe. Zupełnie jakbym grał w jakąś inną grę, naprawdę.
Chociaż trzecia pozycja, dupa zbita. No nic, ale było ciężko, no nie poszło mi, no przyznaję się, zagrałem do dupy, pogadałem i mogłem się skupić na tej jeździe bardziej, no tak wyszło. Pokażę jeszcze ten drugi wyścig dragowy. I ten skurczysyn mi tutaj zjechał drogę, jakiś bot pieprzony, kij mu w czoło. Tutaj mamy draga, to jest jeden z kilku chyba, nie odkryłem jeszcze wszystkich, chyba trzeba je przejechać czy coś, nie mam pojęcia. Tego hot roda trzeba koniecznie stuningować, on ma potencjał. A chciałbym też właśnie pojeździć GTR-em na dragu, sprawdzić czy jest dobry. No, to trzeba będzie zrobić, bo GTR R35, oczywiście chodzi mi o Nissana. Zaraz go sobie weźmiemy i zobaczymy. Teraz będę się ścigał z Mazdą RX-7. Ojej, te hamulce są słabe w tym aucie. No i dobra, okej, teraz dobrze rozgrzałem. Próbujemy obroty odpowiednio ustawić. No kurde, ale to jest jakoś nieliniowo. Porażka, no czemu porażka? To kiedy ja mam dobre obroty ustawić? Jak to się robi? Ale fajnie brzmi ten hot rod, to mi się podoba. Ja nie wiem, kiedy to się zmienia. Nie wiem, na czym to polega, to jest najgorsze. Ale na tych dragach wydaje mi się, że te samochody skręcają jakoś jeszcze mocniej. Jak to na NFS-y przystało. No i zwróć uwagę teraz, 7 biegów, 7 bieg. 345 km na godzinę jechałem sobie hot rodem nie najlepiej stuningowanym. Konkret. Muszę powiedzieć, że konkret. Co on tutaj robi? Ty, uspokój się. No. Wbijamy sobie do chaty i jeszcze przejadę sobie GTR-kiem. Jakiś wyścig, no draga konkretnie, bo chodzi o te dragi. Ciekawy jestem, jak będzie sobie GTR radził, ale pewnie niewiele lepiej albo niewiele inaczej niż ten hot rod. Po prostu. A, tutaj go mam. On jest chyba zrobiony na grip i nie wiem, chyba jest wymaksowany. Ale jest naprawdę świetny. No nie, tutaj mam, ale dobra, to ustawienie będzie chyba w porządku. Opuszczamy garaż i jedziemy na ten drag. Zobaczymy, jak to będzie śmigać. No, GTR jest jednym z najlepiej przyspieszających samochodów na świecie. Jest na pewno w czołówce. I napęd 4x4, systemy, zajebiste systemy kontroli trakcji, plus odpowiednie ustawienie, no po prostu samochód drag. Nie można tego inaczej określić. W dodatku jest bardzo szybki w tym NFS-ie. No i przesiadając się do niego z tego hot roda, mam wrażenie, jakbym przesiadł się z motorówki albo z skutera wodnego do jakiejś barki. Samochód w porównaniu tego hot roda jest dużo bardziej ociężały. I myślę, że te hot rody, czy ten hot rod jeden, bo tego drugiego nie testowałem, ale ten jeden hot rod jest moim zdaniem OP, jeśli chodzi o wyścigi. Może to zostało jakoś zbalansowane kiepskimi hamulcami, które mamy w tym hot rodzie, ale moim zdaniem, no kurde, tamten samochód naprawdę za mocno skręcał. Nie, może to moje złudzenie czy coś, ale w tym GTR-ku pięknie się te... O, już nie pięknie. No, chciałem powiedzieć, że pięknie się te przednie światełka świecą, a tu nagle sobie popsułem. Ach, Lucek, co ty, Lucek. Dobrze, no to idziemy sobie do mapki i zobaczymy jakieś draga. Może jakiś tutaj się ukrył inny drag. Powinny być tutaj filtry tych wyścigów już jakieś, ale na razie nic nie ma. Tutaj jest ten jeden. Na pewno jest coś, czego nie widziałem. Czy są tylko dwa dragi? Nie, jest tutaj. O, i jest jeszcze tutaj. No proszę, za 2000 to na pewno wygram. Ale jest za 8000 i to już pewnie będzie trudne. Ej, to jest w sumie chyba, jeśli wygram to bez problemu, to będzie to najlepszy sposób na kasę. Wyścigi dragowe. Jedziesz sobie kilka sekund, wygrywasz i wow, no tylko trzeba wygrać. Zobaczymy, jaki poziom trudności jest na najtrudniejszym poziomie. Jest mój GTR. Myślicie, że da sobie radę? Ha, jest Mustang. Dobra, palimy kapora. Ciekawe, czy pali na 4 koła? Nie. Poziom rozgrzania. Ach, przegrzałem, kuźwa no. Dobra, nie wiem, gdzie ja mam ustawić sobie tą strzałeczkę.
Czy to ma być przed tą czerwoną strefą? Bo miałem na czerwonym. Utrzymuj takie obroty. O, okej. Okay. Spoko. O, teraz za wcześnie chyba. Nie wiem, nigdzie się to nie pokazuje, czy dobrze zmieniłem bieg, czy źle. O, trochę za wcześnie nitro. Ojej, rzuca. No to jest troszeczkę na drift zrobiony samochód. Siódemka. I nitro. Goni mnie ten kretyn tam z tyłu. Ale... Woo! I 8000 w kieszeni. Ja to mogę robić all the time. Kurde, zajebiście. To jest chyba najlepszy sposób na kasę w tym momencie. Zarabianie w ten sposób to będzie czysta przyjemność. O, jestem okropny. No ale tak, teraz zobacz sobie na zegary. Jeśli chodzi o tego patcha w tym NFS-ie, został dodany zegar, który się nazywa Boost. Prawdopodobnie jest to turbo sprężarki, ale cholera wie. Dodatkowo wyświetlane są biegi. Jaki mam aktualnie bieg wrzucony? No i właściwie z takich nowych rzeczy to tyle. No. No i wyścigi drag. No to... Pokazałem chyba, a nie, jeszcze jeden został, ale bardzo słaby, tam od razu pewnie wygram, nawet jeśli nie ruszę z miejsca, to już go wygram. Więc nie ma sensu go jechać, pewnie jest jakiś tam ciekawy, ale na tym zarabia się najwięcej, więc ja tu będę koczował jak na Pacific Standard w GTA Online, serio. Ale chyba źle pojechałem, cholera. Nie wiem, tutaj się zjedzie i tam się zaraz wyjedzie ładnie. No, ale brzydko pogoda się zmieniła. Zobaczymy jak będę jechał w drugą stronę, jak tutaj zawrócę. Jak się zmieni ta pogoda? Przed chwilą był dzień, a teraz jest nagle już noc. No to się tak zmieni. Aż kurde, muszę jechać gdzieś dookoła. Nie chce mi się, że tutaj będzie zjazd. A gdzie tam? No nie, dobra, jest. Okej, okay, super. Po co awaryjki żeś włączył, koleżko? No i teraz sobie zjedziemy na ten drag i znowu 8000 będzie na koncie. 22000 mam teraz. To po przejechaniu tego draga powinienem mieć 30000. Aż nie mogę uwierzyć, dlatego sprawdzam ile mam kasy, czy rzeczywiście ta kasa się nabija, bo no wcześniej w tym NFS-ie była jedna możliwość, żeby szybko nabijać kasę, to się jechało po prostu... o, tutaj to chyba jest. No, próbę czasową, to się bardzo wcześnie odblokowuje ten wyścig, ta próba czasowa. Jechało się to bardzo łatwo, jedziesz sam, wygrywasz praktycznie za każdym razem, nie ma opcji, że nie, ale to się jedzie dużo dłużej niż tego draga, o to chodzi, o czas. W krótkim czasie na tych dragach można zarabiać sporo kasy. Szkoda, że nie ma opcji powtarzania wyścigu, na przykład ojej, zły czas zrobiłem, chcę powtórzyć. No i tak z 1000 razy, żeby tylko zdobyć kasę na tego hot roda, który został. No, ale w następnym odcinku bym chciał się skupić na zarabianiu kasy, ale nie w taki sposób. Oczywiście gdzieś tam sobie jeszcze pojeżdżę 50 razy może tego draga, ale chciałbym pojeździć sobie na online. Wejdę sobie nie w all drive, jak to jestem teraz. Spróbujemy dobrze rozgrać opony. Tylko wejdę sobie tam, gdzie gracze chcą się ze sobą pojedynkować. Tak zrobię. Dobrze, teraz mamy tę strefę. A, widzicie? Im lepiej rozgrzejemy opony, tym lepszą mamy, większą mamy strefę idealnego startu. I dupa, porażka. Powinienem szybciej te biegi na początku zmieniać. Trochę jestem z tym ospały. No, tu będzie sobie ten zakręt. Jego trzeba pokonać bez nitra. O, trochę nawet driftować można, wow. I gaz. Zobaczymy ile ten GTR-ek wyciągnie w ogóle. 350! 360 km na godzinę. No więcej chyba się w tej grze jechać nie da. Ale to było bardzo proste. I na drag chyba rzeczywiście ten hot rod jest najlepszy, bo on jego w ogóle nie zarzuca. No ale też trzeba brać pod uwagę to, że on jest tuningowany, zrobiony na przyczepność całkowicie. Także no... Tutaj bez w ogóle żadnych kompromisów. Ja sobie wziąłem GTR-a, bo on mi się zawsze kojarzył z takim samochodem do właśnie wyścigów dragowych. No nie ma opcji, ten samochód musi wygrywać ze wszystkim, co ma 4 koła. Serio, na dragu. Szczególnie z takim tuningiem chyba maksymalnym. W ogóle te światełka z tyłu, jak to wygląda? Te światełka z przodu, ten tuning, ta maska. No już tak trochę odkształcona, ale to nic, to wygląda świetnie. W następnym odcinku, tak jak wspomniałem, będę się ścigał też
online, ale zrobimy sobie tak, że zadanie u Ediego ostatnie, które zostanie nam do roboty, pokonam go i dostanę Nissana GT-R'a R34, prawdopodobnie z jakimś ciekawym malowaniem, mam nadzieję. Zapraszam Ciebie na ten następny odcinek, jeśli podobał Ci się ten, który właśnie obejrzałeś, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, ponieważ takich odcinków pojawiać się u mnie będzie więcej w regularnych, myślę, odstępach czasu. Postaram się przynajmniej. Tyle. Trzymaj się, na razie. Pa, pa. 40 Viper, a na samym przedzie jedzie R34, a tam idzie chyba Huracan. I zapieprzam ostro, ale mój Nissan GT-R, jak w poprzednim odcinku wam pokazywałem, naprawdę nieźle, nieźle przyspiesza, niezłe ma osiągi, mało brakowało, bym się rozwalił. Tu mam okrążenia, więc naprawdę wszystko przede mną, mogę się tu jeszcze ogarnąć. Okrążenie